Czy kto słyszał taką ciszę? Co ja plotę, przecież ciszy się nie słyszy. Tak, tak. Co to było? Co się stało? Coś mi w uchu zadźwięczało. A, pewnie mi do ucha wpadła jakaś mucha. Żadna mucha nie wyleci, bo to przecież dźwięczał flecik. Co? Kto? Skąd? Kto tu plecie? Coś o flecie. Tutaj nie ma fletu przecie. A fortepian jest? Fortepian? No, poszukam. O, tu go nie ma, tam go nie ma, tu nie ma żadnego fortepianu. Nie, no jest fortepian, bo przecież gra. Na mój czarodziejski nos. Ciągle słyszę jakiś głos, ale skąd mi... Na pewno te głosy dochodzą z tego ciekawego domku. Cicho. Cicho. Raz, dwa. Zaraz sprawdzę, co tam gra. Wiecie co, moi kochani? To jest taki dom zaczarowany. Taki dom zaklęty, w którym grają instrumenty. Proszę mnie wpuścić do środka. Nie będę sterczał na schodkach. No i nie wpuszczają. A słyszycie? Grają, grają. Nic nie powiem nikomu, sam wejdę do tego domu. Kto tak do drzwi wali? Domek nam się zawali. No właśnie, kto tak wali? Przecież się chyba nie pali! Mam pomysł. Zaczaruję siebie sam. Stanę się taki mały, tyciutki, mniejszy niż krasnoludki. Nie będę nikomu dokuczał. Wejdę przez dziurkę od klucza. No, no co się tak gapicie? Pierwszy raz mnie widzicie? No chyba nie pierwszy raz, panie czarodzieju, ale teraz wygląda pan jakoś inaczej.
Jak to inaczej? Jak to inaczej? Chyba się rozpłaczę. Przecież jestem taki sam, jaki byłem, tylko się troszkę, o, zmniejszyłem. Ale zaraz się odczaruję. O, proszę bardzo. Czary, mary, złote szelki, chcę być znowu strasznie wielki. No i co? No i pstro, nadal jest pan malutki. Chyba nawet nie większy od nutki. Co wy tam gadacie? Wy się na czarach nie znacie. A właśnie, że się znamy i zaraz pana odczarujemy. Czary, mary, dwie gitary. I do tego bęben stary. I za chwilę nam się uda zmienić pana w wielkoluda. No proszę, opuśćcie już ręce, nie chcę rosnąć więcej. O tak, ledwo z krzesła zeskoczyłem, ale się strasznie, strasznie zmęczyłem i tym zmniejszeniem, i tym rośnięciem, no i oczywiście strasznie zaklęciem. Teraz, moi kochani, zabierajmy nogi za pas i tym prędzej zmykajmy w las. Ale dlaczego, pani czarodzieju? Dlaczego mamy uciekać? I przed kim? Bo ten dom jest jakiś zaklęty. Wiecie, tutaj same grają instrumenty. Kiedy one wcale nie grają same, to my na nich gramy. Wy? Co wy pleciecie? Wy grać nie umiecie. Nie umiecie grać na flecie. Ja, Agata, umiemy. Proszę, niech pan posłucha. Już nadstawiam ucha. Jakże mi się to podoba, jaka zdolna i jedna i druga osoba. No, a ty, kochanie? Już idę do fortepianu i zaraz zagram coś panu. Proszę. Chyba znam tę melodię. Już ją gdzieś dzisiaj słyszałem. Tak, bo to jest nasza piosenka o instrumentach. I o zaczarowanym domu, w którym instrumenty same grają. Tak, to jest taka melodia o takim starym domu, w którym do skranu kapią nuty, tak? Mam pomysł. Urządzimy sobie koncert. Wy będziecie grać i śpiewać? A pan będzie bić nam brawo. Ale oczywiście, zaraz siadam na dywanie i zaczynam co? Klaskanie. Usiądę w pierwszym rzędzie i zobaczę, co to będzie.